Cześć wam, witam was jeszcze raz w Wiedźminie. Mam nadzieję, że tym razem skończymy to zadanie z długiem Jaskra. Zobaczymy, czy to będzie aż tak długi. Mów, czego chcesz. To będzie aż tak długi rozdział taki dodatkowy. Na początek musimy wygrać właśnie w kości z tym grabarzem, który nie jest całkiem prosty. Przecież z nim graliśmy i przegraliśmy niestety. Myślałem, że będzie to prostsze. To proszę. Nieźle. Poker. Teraz nie zmarnować tego, nie? Dwie pary. Dawajcie. Próbujemy fulla oczywiście. Czy się uda? Samo wyrzucił. Nie, trójka chyba była. No i udało się. O, nie sądziłem, że za pierwszym razem uda się wygrać. Cóż. Niech mnie dunder świśnie, wygrałeś ze mną. Niewielu się to udawało, kiedy byłem młody. Ale też wtedy nikt by się nie ośmielił wytknąć mi oszustwa, więc grałem znaczonymi kośćmi. Powiedz Gunowi, że cię pokonałem. Powiem. Słuchaj, mam takie coś. Znalazłem to kiedyś przy zwłokach pewnego złodzieja. Wygląda mi na czarodziejską laskę. Może uda się to komuś opchnąć. Zdobędziesz więcej kasy na wykupienie Jaskra. Dzięki. Na pewno się przyda. Laskę? Ciekawe. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Laska czarodzieja. Fajnie. Szkoda, że nie można jej użyć, nie? Zapraszamy zadania. Co mamy do zrobienia? Eksponaty. Ale jakiej czarodziejce? A nie, Ewertynowi. A kto ty? Myślałem, że pokazać czarodziejce. Laskę, to jest czarodziejską laskę Ewertynowi, ale kto to jest? Czy to jest... Aha, to jest właśnie ten typek. Ja pójdziemy się go zapytać. Troszkę za głośno mam grę. Chciałem się go zapytać, co ty tu masz dla nas? O co chodzi? Udało mi się zdobyć coś, co wygląda jak bardzo stara laska czarodzieja. Nie może być. Wygięta główka, drewno akacjowe, to z pewnością laska Jana Beckera, pierwszego człowieka, który okiełznał moc. Everden, nie chcę psuć twojego entuzjazmu, ale Becker żył dość dawno temu. Przypłynął tu razem z pierwszymi wygnańcami, ujarzmił żywioł natury i rozpoczął szkolenie pierwszych magów. To szmat czasu. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale nie przeszkadza mi to. Liczy się walor edukacyjny. Eksponat nie musi być autentyczny. Zaraz opatrzę go odpowiednią tabliczką. A, tu jest twoje 50 orenów. Weź też proszę ten pierścień w nagrodę za twój trud. Dziękuję. Ładne cacko. Może mi się do czegoś przyda. O co chodzi? 50 orenów? Oddawaj tą laskę. Bywaj. Już trochę jakiegoś kupca dostanę za to. Gość jest normalnie chyba jakiś walnięty. Pięćdziesiąt orenów. To jest zdzierstwo po prostu. W życiu bym mu tego nie oddał za 50 orenów. Która to jest miłka? To jest ta... A nie, chwila. Komuś miałem dać pierścień, nie? Teraz już nie pamiętam. Oj, nie pamiętam komu. Miłka. Kto to był? Ci ta Rivika i ten Liwicki wędrowiec pewnie do czegoś będą jeszcze użyci. Są na zielono, więc podejrzewam, że coś może być z nimi, nie?
Bo tak, tak na darmo by ich nie dali. Jest miłko. Co tam, przystojniaczku? Czy nadal interesuje cię pierścień z turkusem? Udało ci się takowy znaleźć? Tak, oto on. Ale piękny, dziękuję. Weź ten klucz. Pamiętaj tylko, nie wchodź do tego domu w dni nieparzyste. To przynosi pecha. No masz. Dobra, możemy sobie zawalczyć na pięść. Ale to może zaraz. Najpierw pójdziemy, ten dom złupimy, nie? Znaczy, coś tam musi być wartościowego i coś może, co popchnie fabułę dalej. A tylko gdzie ona ma ten dom? Okej, znalazłem. Są tutaj różne ciekawe domki. Ciekawe, czy są pootwierane. Jak kiedyś, nie? Zobaczymy tutaj. Puszczony dom. Tutaj był ten, ta pułapka, którą gościu do nas zrobił. Powiedział, że jest skarb tutaj ukryty, są potwory. Się okazało, że półelfkę tutaj porwali, nie wiem, czy ją chcieli zgwałcić, czy co. Nie mogliśmy ją uratować. Ale jest czysto. Już chciałbym ukończyć te zadania dodatkowo. Jeszcze wesele mnie interesuje tak najbardziej z tych zadań, ale ukończę wszystkie oczywiście. I chciałbym już rozpocząć drugiego Wiedźmina. Tam będzie się działo. Według mnie drugi Wiedźmin jest... Dobra, skończcie, kobiety. Według mnie drugi Wiedźmin jest najtrudniejszy. To jest... Bo w pierwszym widzicie. Wyszliśmy teraz na najtrudniejszym poziomie. No i to jest taki problem. To nie był problem, nie? Mało co ginąłem. Zdarzyło się w jakimś tam miejscu, że troszkę więcej ginąłem, ale... Ale to nie jest, to nie był jakiś żaden problem. Gdyby przejść grę. Więc... Tutaj talar był, nie? Więc nie wiem. A trzeci Wiedźmin też, tylko na... O, masz. Trzeci Wiedźmin tylko też na początku jest problem. Nie spodziewałem się tutaj upiorów. Jak mówiłem, według mnie właśnie w drugim Wiedźminie miałem największe problemy z pokonywaniem przeciwników. Nie mówię tutaj o jakichś tam Endriagach, bo chyba tam Endriagi były. Znaczy nie Glarydole. Ale w ogóle przeciwnicy, którzy walczyli mieczami na średnim poziomie trudności, oni tak się bronili, cały czas mieli gardę, że to ciężko było cokolwiek zrobić. A szczególnie jak walczyło się z... To chyba nie był pierwszy taki boss, ale ogólnie taki boss, który... Nie chcę wam zaspoilerować, ci co nie widzieli dwójki, albo nie pamiętają, bo bardzo fajnie jest sobie przypomnieć. I właśnie z tym bossem, który walczył też mieczem, bardzo ciężko było przebić mu tą gardę, bo nie dość, że on używał miecza, to jeszcze miał petardy do tego, nie? I co chwilę nas tam ładował wszystkim. Chwila, znalazłem ten naszyjnik, czy tam jakąś kulę tej Lary. No właśnie, i znowu temu kolesiowi, który zdziera z nas pieniądze, po prostu aż go nie lubię już. Aż go nie lubię. Niechętnie to bym poszedł do kogoś innego. Kurde, 50 orenów za pierwszą laskę czarodzieja. Pierwszą laskę od pierwszego czarodzieja, który ujarzmił tam te żywioły, tak? O co chodzi? Czy tam magię? Znalazłem naszyjnik Lary Doren. Jesteś zainteresowany? Wspaniały. Misternie wykonany. Przedstawia Larę Doren Psiadal z profilu. Nie wiem, czy wiesz, ale była ona bohaterką niebanalnej historii. Jej romans z człowiekiem mógł odmienić losy obu raz.
Znam tę opowieść. Niestety, zamiast zbliżyć, ta miłość jeszcze bardziej poróżniła obie rasy. Lara została zabita przez ludzi, a wcześniej potępiona przez pobratymców za to, że pokochała Kreganana. Szkoda, wielka szkoda. Naszyjnik jest piękny. Dam ci za niego 50 orenów. A przy okazji, jakiś dobry człowiek zostawił mi dzban pysznego, zsiadłego mleka. Masz ochotę? Dziękuję. Jeśli znajdę coś jeszcze, zgłoszę się do ciebie. O co chodzi? Kurde, takie super przedmioty, takie zabytki. On po prostu zabiera nam za 50 orenów. Okej, okay, mogę przynajmniej sprzedać mu te książki. Zobaczcie, zwykła książka, która jest o zimejce w ogóle, o kwiatku, kosztuje 40. On mi za naszyjnik Lary Doryn daje 50 orenów. Za laskę pierwszego czarodzieja też 50 orenów. Kurde, już powinien 2000 prawie na tym zebrać. Ze zdzierstwa normalnie. Wiem, że ktoś chciał coś zjadło mleko. Drwin. A ten, co miał kaca tutaj gdzieś tam, no. No właśnie. Nigdy więcej... Mam zsiadłe mleko. Napij się. Och, mój dobrodzieju. Pyszne mleczko. To ja już pójdę. Opowiadaj o skarbie. A, tak. Widzisz, dawno temu byłem dobrze zapowiadającym się uczniem szkoły magów. Niestety, różne meandry życiowe sprawiły, że zostałem wydalony z terminu i nigdy nie opanowałem sztuki magicznej w należytym stopniu. Nadal jednak wyczuwam magię. Wiem, że w okolicy znajduje się magazyn, gdzie czarodzieje przechowywali drzewie i swoje magiczne artefakty. W tej chwili magazyn jest pusty. Po co mi pusty magazyn? Na nic, oczywiście. Ale kamień, który jest w magazynie, reaguje na magię. Żywiołów, żeby nie było wątpliwości. Poczaruj na niego, a przeniesie cię do skarbu. Dobra, poczaruję. Gdzie ten magazyn? Tu niedaleko. Jeszcze ci pomogę. Masz klucz. Bywaj. Domyślam się, że to jest ten magazyn tutaj, gdzie Vincent robił zasadzkę na... Nie. Bywa. Byłem ciekawy, czy można. Ale zbieramy pieniądze, nie? O ten magazyn chodzi, prawda? No właśnie. Ale najpierw pójdziemy się gdzieś przenocować. Co jest? Ognisko nam zabrali. Może żywy. Może żywy. Walić sobie kurczaczko. Zobaczę mapę, czy jest tu jakieś ognisko. Nie ma ogniska, no kurde, zabrali nam ognisko normalnie. Co za ludzie. No, przenocujemy u karczmarza. Mości karczmarzu. Dej no jeszcze. Szuka. Trafiłeś w dobre miejsce. Jeśli jesteś głodny, rozejrzę się, jeśli pozwolisz. Tak? Ja chyba z nim przygotałem. Czemu on prowadził taki dialog? Nie, no gadałem z nim przecież. Czy trzeba iść powalczyć tam na pięści? Też można niezłą sumkę z tego wyciągnąć. Zobaczmy jeszcze, co jest w beczce. Muszę nazbierać... O, właśnie. Wino z Tusen. Dobre wino to jest. Ale trzeba nazbierać alkoholu, nie? Bo nie chcą tyle pojedynki na picie. Oczywiście ja mam przynosić alkohol. Dobra, może na razie nie będę jeszcze walczyć z nimi, bo może się okazać, że będzie dość silny przeciwnik w magazynie. Widzieliście kurde ze zwykłymi upiorami, nie było takie proste. Cały czas pijam. Dwa upiory mnie prawie załatwiły, ale to bez eliksirów. Szkoda było mi używać, dlatego że zbyt szybko raczej nie zrobię drugiego eliksiru. No nie. Okej. Trochę się namęczymy teraz.
Na serio? Co ja mam zrobić? Dobrze jest to, że przynajmniej mamy masę energii i możemy sobie cały czas nawalać. Trzy ardy, okej. Okay. Trzy ardy. No, już ty. Okej. Okay. Wygląda to, że trzeba będzie tutaj walnąć eliksir jakiś, nie? No to może zaraz. A, srebrne talenty jeszcze mam. Dobra. Na srebrnych talentach się skończyło, już trochę nie pamiętałem. Nie ma luta żadnego z niego. A masz. A masz dwa. A przynajmniej nie ma Bruksy, bo w tym miejscu chyba Bruksa była w normalnej części. Kamieniu, czy z... No nie naładuję, nie. Szkoda, liczyłem na ten. A, przejdź. Zrobić tak, żeby jak najmniej życia stracić. Dawajcie. Okej. Płoń. Okej. Teraz już jest tylko drugi. Sprytnie zawalili to przejście. Tędy się przechodziło z kanałów, nie? Przychodziło z kanału. Co to jest? Ruiny. Okej. Okay. Przynajmniej z tego coś wypadło w końcu. Weny. Sefira? Sefira. Tiberach. Tiberach. To nie miał Loivarden później tą Sefirę? Czyli wygląda na to, że Loivarden kupił od tego typa. Czyli jednak można było sobie naładować tej energii, jak się chciało. Okej, okay, idziemy do tego, kurde... zdziercy po prostu. Pamiętacie? Kupiliśmy Tibera chyba za 500 orenów, nie? Od Loivardena. O ile to był ten, ale chyba tak. Tak mi się kojarzy. A tutaj pewnie weźmie znowu 50 tylko. Co, nie wiem, czy on nie mówił nam, że za artefakty bierze 50 orenów, ale kurde, no bez jaj. Jest takie zdzierstwo i on od Loivardena... Właśnie, Loivarden nawet mówił, że kupił od kogoś Sefirę, myśląc, że ma właściwości magiczne. I się okazało, że nie miał... O co chodzi? Bo nie umiał ich obudzić. Natknąłem się na jakiś dziwny kamień. Może ci się przyda. Pokaż. Mój drogi, znalazłeś jedną z 10 sefir. Zdaje się Tiferet, wytwór gnomów. Gnomy to najstarsza ze znanych nam rozumnych ras. Znają się na obróbce metali jak mało kto. Gwichyry, miecze wykuwane przez gnomy, uważane są za najlepsze na świecie. Gnomy wierzą, że alchemia może być drogą do poznania natury wszechrzeczy. Sefiry to ich mistyczne kamienie. Sefira idealnie uzupełni moją kolekcję. Dam ci za nią 50 orenów oraz księgę zielarską. Świetnie. Przyjdę ponownie, gdy znajdę coś interesującego. O co chodzi? Bywaj. No Jezu, typ mnie po prostu irytuje tym swoim... tymi swoimi nagrodami. 50 orenów za sefirę. Łącznie 150 zbieraliśmy od niego. Wow, mam już 700 orenów. Na pewno daje nam tylko 50. Ale setka była tam w tym, nie? Nawet ponad setka. W tych ruinach. Okej, okay, czy ja mam komu dać tą księgę? Dług. Nie. Okej, okay, to musimy tego kolejnego brata przepić. Aha. Nie mogę z kości pieniądze wyciągać. Okej. Więc teraz dokarczmy. Przenocujemy... Albo...
No bo nie, z jednym pięściarzem myślę damy radę na takim życiu. A później przenocujemy na tych dwóch, żeby mieć już normalnie życie, nie? Też możemy zawalczyć i jeszcze z kimś popić. Pięściarz, zacznijmy od najsłabszego. Cyrk, jeśli ktoś ci kiedyś mówił, że jesteś zabawny, to bezczelnie kłamał. Wygląda na to, że bardzo chcesz zarobić w ryj. Wyłóż 25 orenów i miejmy to już za sobą. Okej. Okay. Świetnie. Dobra. Dzięki za informację. Tak, ja nie kupiłem wtedy tych orenów. Nie odblokowałem sobie tych talentów, co ja gadam. Do walki na pięści oczywiście, ale tak też damy radę. No to mam o dwa zęby mniej. Nawet ci do twarzy. Masz to twoje pieniądze. A teraz daj mi spokój. I o 25 orenów mniej. Okej, na razie biorę wszystko, czemu by nie. Dałeś mi to, tak? Nie kupię książkę. Mogę mu ją sprzedać od razu, no? A, orela muszę przepić. No dobra. Mamy wystarczająco alkoholu. Poczekaj, zobaczę, co nam tutaj tego alkoholu zostało. Jakieś piwka. To mamy. Nie jest źle, jest go troszkę, ale coś czuję, że może zabraknąć. Czasami to tak piją, że... 10 za sztukę. Chyba, że to... Aj, piję mi sens. Dobra, to jest w takiej samej cenie. Więc stamina to jest aż 20 kosztuje, ale kupimy żołnierski bimber. Myślę, że możemy go wywalić na początek, raczej nie padniemy. Co to sobie zapiszę, bo gra potrafi zrobić coś takiego, że jak padniemy, to jeszcze nas okradną dodatkowo. A w tej grze, Witam, szukam mi rozdać. W tej misji coś czuję, że jeśli już stracimy te oreny, to prędko ich nie odzyskamy. Okej, zaczynamy od bimberku. By nas już wziąć od razu. O, nie wzięło. Zaryzykujemy dwa, nie? Okej, już jesteśmy na pici. Teraz już jesteśmy na próci. Dawaj jeszcze. Niedobrze. Widzę podwójnie. Wiedźminie, jesteś w porządku. Wygrałem. Choć też ledwo stoję. Twardy z ciebie zawodnik. Zgłodniałem po tym piciu. Przekąsiłbym coś. O, kawałek zimnej pieczeni będzie w sam raz. Poczęstujesz się? Chętnie. Myślałem, że będzie chciał, żebyśmy mu przynieśli. Dobra, daj mi tylko przynocować teraz, wytrzeźwieć. Ochem dożyłby. Ależ mocna ta przepalanka. Bokiem. Lecimy boczkiem. Zaczem może kelnerka nam pozwoli się położyć? Jak nie, to nie wiem. Serio. No nie uciekaj. Kurde. Nie wierzę. Co ja mam teraz zrobić? Na zewnątrz nie ma ogniska. Słabo. Teraz jesteśmy trochę słabo załatwieni. Tak się zastanawiam, kto tutaj może mnie przynocować. Co? Może spróbujemy u tej elfki, co? Co jest ranna. Ona jest w... Tam gdzie był Zekret i ogólnie taki magazyn płonącej róży. No, można było właśnie znaleźć Zygfryda. Już nic nie widzę, gdzie lecę. No siema. Kiwamy się razem. Pobujamy się po mieście.
Nie wiem czemu, ale zawsze w grach fajnie wygląda to, jak się napijesz. Ja w WoWie chodziłem nieraz napity, śmiesznie to wyglądało. Tam jeszcze ci skręcał czasami, postać ci skręcała sama. Jak się gadało, to by tam było chyba jeszcze tekst, że jest pijany. Najbardziej wkurzające, jak się napiło, nie wiem czy graliście kiedyś Tibia, bardzo, bardzo dawno. Znaczy no teraz chyba też jeszcze jest ta gra, gdzie nieraz ludzie grają i streamują to nawet. Ale ja mówię o tych starych czasach, kiedy w to się grało naprawdę. Tam postać tak łaziła, jak była napruta. Jezu, to było tak denerwujące. Nie szło w ogóle dojść w jakieś miejsce. Jak ci się powodzi w wyzimie? Nie, ludziom nie jest tu łatwo przeżyć. Mój przyjaciel Gun ma zakład kowalski. Ale straż miejska grozi mu przeniesieniem, bo potrzebują jego miejsca dla ludzkiego płatnerza. Ponad Jeruzią. To brzmi prawie jak tworzenie getta. Nie wierzę, że ktoś zepchnie nieludzi do gorszej dzielnicy. Myślę, że się mylisz, Wiedźminie. Takie działania doprowadzą do eskalacji konfliktu na tle rasowym. Znam pewnego elfa i wina, który już dziś zrobiłby powstanie przeciw ludziom, gdyby tylko miał środki. Mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. A gdyby doszło, po czyjej stanąłbyś stronie? Nietolerancyjnych ludzi czy dyskryminowanych nieludzi? Ludzie traktują tak mnie jak mutanta. Wspierałbym powstańców. Przemyśl dobrze te decyzje. Może kiedyś naprawdę będziesz musiał dokonać wyboru. Bywaj. Jest tutaj bardzo dużo takich takich miejsc, takich dialogów, które wskazują na to, co będzie w przyszłości, prawda? Myślę, że to ten etap taki można byłoby sobie przejść na spokojnie przed rozegraniem Wiedźmina z podstawowej wersji i fabuły całej. No ale cóż. Tutaj dopiero nie ludzie będą zepchnięci do tej gorszej dzielnicy. No serio? Ha, on też jest z kompanią braci. Czemu nazywacie się kompanią braci? Nie pamiętam już, kto wymyślił tę nazwę. Chyba Navik. Podczas wojen północnych przyjazne dusze to była jedyna szansa na przeżycie i wyjście z tego gówna ze zdrowymi zmysłami. Byliście pod Soden? Mówią, że to było wielkie zwycięstwo, że ich złamaliśmy. Ale ja, Gun Hardis, mówię ci. Nie minie 10 lat, a czarni znów przejdą Jarugę i będzie jeszcze większa jatka. Obyś się mylił. Nadzieja matką głupich, Wiedźminie. Lepiej się przygotować. Racja. Słucham? Wszyscy są tu jasnowicami, co? W kwestii pojedynków. Pokonałeś już wszystkich z kompanii braci? Chcą ci zaufać? Pracuję nad tym. Słucham? A, bo ja myślałem, że z nim też można coś się pojedynkować. A to mamy po prostu do niego przyjść, jak już wszystkich załatwimy. O, masz, nie wiem, co mam teraz zrobić. Nie mam u kogo przenocować. Nie ma tu ogniska. To najgorsze. Co najgorsze, nie ma tu ogniska. Przenosisz ze sobą kłopoty. Ile będę jeszcze pijany? Nie wiem. Serio, nie wiem, gdzie mam pójść. O, masz. Nas załatwili teraz. Spróbujemy do szpitala, nie? Powinno być tutaj ognisko. Czego nie ma tu ogniska? Miłka nas nie... Dom kupca. Okej, nie byliśmy u tego kupca wcześniej. Myślę, że warto będzie się rozejrzeć po zimie. Chyba jednak będą dwa odcinki z tego, wiecie? Raczej nie zdążę tego wszystkiego teraz zrobić. Co to jest? Zobaczmy. To raczej nie jest teraz szpital. Świątynia Melitele. No właśnie, to już teraz nie jest szpital. Ale też są chorzy. Jest Nirka. Jest postać, którą chyba już poznaliśmy, nie? Zobaczcie, jak zmienił się szpital. I są wioła. To jest odgrodzone chorzy. Dobrze, dobrze zrobione. Tak powinno być wcześniej też zrobione. A nie, że stoją ci wszyscy chorzy razem ze zdrowymi praktycznie. Co tam jest takie zagrodzone?
W czym mogę ci pomóc? No nie, daj mi się przespać. Zauważyłem za świątynią wielki wypalony dół. Jeszcze kilka tygodni temu stała tam niewielka szopka, w której pracował pewien młody i pełen zapału alchemik. Pozwoliłam mu założyć pracownię na tyłach świątyni, bo nie miał się gdzie podziać. W tej chwili nie widać tam żadnej szopki. Niestety pewnego dnia usłyszałam głośny wybuch. Zdaje się, że jeden z eksperymentów nie poszedł jak należy. Modlę się do Melitele, żeby ulitowała się nad jego duszą. Okay. Skąd znasz się na ziołach? Jestem kapłanką Melitele. Pobierałam nauki w słynnej świątyni w Elender u matki Neneke i nie znam nikogo, kto mógłby dorównać jej w zielarstwie. Znam Neneke. Bywałem wielokrotnie w świątyni w Elender. To jej zawdzięczam względną sprawność szyi po tym, jak pewna strzyga przeorała mnie szponami. Jeśli będziesz u niej w najbliższym czasie, przekaż pozdrowienia od Nirki. Okay. Gdzie rosną najcenniejsze zioła? Buja. W kanałach znajdziesz zieloną pleśń, sztynaćce i blekot. Zaś na cmentarzu przestęp jaskółcze ziele i zimejkę. Są warte 6 orenów za sztukę. Nie potrzebujesz przypadkiem usług Wiedźmina? Jeśli znasz się na ziołach, to znajdziesz u mnie zajęcie. Co cię interesuje? W Wyzimie znajdziesz biały mirt, werbenę i wilczy aloes. Płacą za nie 3 oreny za sztukę. Gdzie rosną najcenniejsze zioła? W kanałach znajdziesz zieloną pleśń, sztynaćce i blekot. Zaś na cmentarzu przestęp jaskółcze ziele i zimejkę. Są warte 6 orenów za sztukę. Okej, okay, zgaduję, że nie dadzą nam uzbierać całych 2000 orenów. Będą pewnie nam kazali chodzić i gdzieś dozbierać jeszcze ten hajs. Kurde, zamknęli drugą stronę tego. Książki. Zobaczymy. Książki dosyć drogo mogłem wtedy sprzedać, nie? Jest jakiś przepis. Okej, nie wiem co teraz. Nie wiem gdzie teraz mogę się przespać, kurczę, no. Co się stało, nie? Ciekawe jak jest w domku Szani, tam gdzie ona wynajmowała stację. Czy jest cały czas babcia? Czy babcia coś nam może powiedzieć ciekawego? Jest tam werbena, ale nie chcę tracić czasu, żeby tam lecieć. Dziwię się naprawdę, zabrali nam wszystkie ogniska i właśnie w takiej sytuacji, gdzie... O kurczę. Gdzie nie mam u kogo przenocować, to nie wiem co mam zrobić. Może spróbuję udać się do Loszku. Jeszcze można spróbować w Loszku przenocować. Ale coś czuję, że może ja skończę ten odcinek, co? Może on po prostu, żeby nie był taki długi, a po prostu w trzecim już dokończymy, co tam będzie. Może to nawet w trzecim nie dokończę, bo nie wiem tak naprawdę, ile jest jeszcze tutaj do zrobienia. A, Jaskier cały czas siedzi. No tutaj właśnie stało, chciałem porozmawiać. Czego? Może się okazać, że naprawdę to będzie znacznie dłużej, a już troszkę mamy tego odcinka. Więc myślę, że po prostu... Kurde, człowiek kurkacze. Tam stoi cwaniaczek. Więc myślę, że po prostu w tym miejscu zakończymy. Nie? To będzie raczej dobry pomysł. Ja sobie gdzieś znajdę jakiś nocleg, albo gdzieś tam w kącie najwyżej wytrzeźwieję, jak taki prawilny pijaczek. I wtedy już się zobaczymy. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Troszkę się nabiegaliśmy, troszkę mało było akcji, ale myślę, że te zadania takie będą. Musimy tylko uzbierać pieniądze. Nic więcej nie musimy robić. Więc dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do następnego.